Dzisiaj znowu chciałabym w swoim filmiku poruszyć jeden temat związany tak naprawdę z kursem na kategorię C czy D. Jest to jeden z elementów tego kursu i też podobnie jak eco-driving jest z tematów techniki i taktyki jazdy. I to będzie temat dotyczący defensive driving. Mówi Wam to coś? Jeżeli nie, to tym bardziej zapraszam Was do obejrzenia tego krótkiego materiału. Czym w ogóle jest defensive driving? Jazda defensywna. Jeżeli chodzi o to, jak można byłoby scharakteryzować obecny transport, to mówi się, że można to zrobić za pomocą trzech słów. Skuteczność, terminowość i bezpieczeństwo. I to właśnie bezpieczeństwo powinno być tutaj nadrzędne, jako najważniejsza wartość, o którą powinni dbać kierowcy zawodowi, i niezawodowi przecież też. Statystyki policyjne wypadków są nieubłagane. Niestety to często człowiek. Jego niedoskonałość i błąd jest przyczyną wypadków drogowych. I teraz, co można zrobić, żeby jeździć bardziej defensywnie i mieć wpływ na to, na bezpieczeństwo w ruchu drogowym siebie i innych użytkowników? Przede wszystkim sygnalizowanie. O co tutaj chodzi? Defensywny kierowca dba o właściwe sygnalizowanie swoich manewrów, używa kierunkowskazów, nawet wtedy, kiedy prawo mu tego bezpośrednio nie nakazuje. Zawsze stara się zasygnalizować swój manewr, żeby inni kierowcy, szczególnie ten, który jedzie za nim, dokładnie wiedzieli, co on chce w tej chwili zrobić. Defensywny kierowca będzie ponadto dbał nie tylko o dobrą widoczność u siebie, ale i o to, żeby być dobrze widocznym dla innych. Martwe pole. No, większość z nas zdaje sobie sprawę, że coś takiego jest. Ale czy my naprawdę, jeżdżąc tak codziennie z punktu A do punktu B, zwracamy na to uwagę? Sprawdzamy, czy przypadkiem nie jesteśmy w czyimś martwym polu? No, może być z tym różnie. Natomiast powinniśmy dbać o to, żeby w tym martwym polu się nie znajdować. Bo patrząc na nas i na kierowcę, w którym go martwym polu jesteśmy, to tylko my zdajemy sobie sprawę z tego, że się tam znajdujemy. I musimy też mieć na to wpływ, prawda? I musimy na to zwracać uwagę, że kierowca, który nas nie widzi, może rozpocząć jakiś manewr, który może być w związku z tym niebezpieczny. Obserwacja drogi. Właściwa i czujna obserwacja drogi, szczególnie tej, która znajduje się przed pojazdem, który jedzie przed nami, daje nam niebagatelną szansę na wygranie czegoś, co w przypadku, jeżeli pojawi się jakiekolwiek zagrożenie czy przeszkoda, jest bezcenne i może uratować nam życie, ale i zdrowie. I mowa tutaj o czasie. O tym, że możemy zyskać czas na to, żeby prawidłowo zareagować. Obserwacja drogi, która znajduje się przed poprzedzającym nas pojazdem, pozwala nam w pewien sposób przewidzieć, w jaki sposób on może zareagować. Jeżeli widzimy ciąg pojazdów, które hamują z przodu, to wiemy, że pojazd, który jedzie przed nami, też będzie hamował, w związku z tym my też będziemy musieli hamować. Utrzymanie od poprzedzającego nas pojazdu odpowiedniej odległości, co jest przecież elementem m.in. eco-drivingu, daje nam czas i możliwość, aby prawidłowo zareagować, aby nie trzeba było gwałtownie hamować, tylko żebyśmy na przykład mogli spokojnie wytracić tą prędkość i na przykład nie musieli wykonywać różnego rodzaju manewrów związanych z gwałtowną zmianą kierunku naszego ruchu. Zasada ograniczonego zaufania. No, niby się o tym dużo mówi, niby się o tym wie, ale tak naprawdę czy my z tego prawidłowo korzystamy? Jak my często oceniamy kierowców? Czy my ich oceniamy po tym, jak oni jeżdżą? Czy kierujemy się na przykład stereotypami, że ktoś jedzie taką marką samochodu, że ktoś ma taką rejestrację w samochodzie, albo może jest blondynką, a może w ogóle nie ma włosów i patrzymy na to, no tak, no to znowu ktoś jechał na przykład BMW, tak? Albo znowu to ktoś jechał z tej i z tej miejscowości. Oni to nie potrafią jeździć. A tak naprawdę nie obserwujemy do końca tego, jak ktoś prowadzi samochód. Kierujemy się stereotypami. A to, co czyni kierowcę lepszym, to świadomość i umiejętność przewidywania zdarzeń na drodze. Widoczność i pozycja na drodze.
Oprócz tego, żeby właściwie i tak naprawdę każdorazowo używać kierunkowskazów, ważne jest też to, aby prawidłowo ustawić się na drodze. Jeżeli na przykład chcemy wykonać jakiś manewr, skręcić w lewo, to zbliżamy się do osi jezdni, nie stoimy maksymalnie przy prawej krawędzi, żeby nie wprowadzać innych użytkowników drogi w błąd. I nasza pozycja na drodze musi być po prostu czytelna dla innych kierowców. Tylko wtedy gwarantujemy sobie i innym większe bezpieczeństwo, bo oni dokładnie wiedzą, jaki my manewr chcemy teraz wykonać. I najważniejsza, słuchajcie, najważniejsza zasada jest taka, że kierowca musi pamiętać o tym, aby starać się dbać o dobro wszystkich użytkowników drogi. Nie tylko siebie, ładunku, który przewozi, osób, które przewozi, ale powinien dbać o bezpieczeństwo nas wszystkich użytkowników drogi. Bo tylko wtedy, jeżeli wszyscy będziemy w ten sposób myśleć, to mamy szansę wpłynąć jakoś na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Na dzisiaj Wam dziękuję. To wszystko. Tak jak mówiłam, krótki temat na temat jazdy defensywnej. Ciekawy, warto sobie o tym posłuchać. Może uda się Wam któreś z tych zasad wprowadzić u siebie, żebyście też mogli w ten sposób jeździć. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie kciuka, zasubskrybujcie. Do usłyszenia, do zobaczenia.